Takich widoków na Kraków nie zapewnia żadna inna linia tramwajowa w mieście. To dodatkowy powód, dla którego warto będzie się wybrać tramwajem na Górkę Narodową. Jest to miły, ale jednak dodatek do podstawowej funkcji budowanej linii tramwajowej. W pierwszej kolejności ma ona zrewolucjonizować transport w północnej części Krakowa. Stworzy duże szanse dla ogromnych liczb pasażerów do tego, by mogli bezkolizyjnie i szybko przemieszczać się w naszym mieście. Ostatni rok dla budowy tramwaju na Górkę Narodową był bardzo trudny. Chodzi zarówno o wykonawcę, jak i mieszkańców tej części miasta. Z jednej strony drastyczne skoki cen materiałów budowlanych, czy wreszcie wojna i odpływ pracowników z Ukrainy. Z kolei dla mieszkańców to kłopoty komunikacyjne wynikające z prowadzenia trudnych prac budowlano-inżynierskich, niejednokrotnie utrudniających normalne funkcjonowanie. To w większości na szczęście już za nami. Teraz jesteśmy po takim, powiedziałbym, punkcie kulminacyjnym. Wszystko, co będzie się działo w następnych tygodniach i miesiącach, będzie zmierzało do finiszu, będzie zmierzało do zakończenia tej wielkiej inwestycji. Po fragmencie nowej linii pasażerowej już mogą jeździć. Chodzi o część między skrzyżowaniem Wybickiego Bratysławskiej i doktora Twardego a pętlą na Krowodrzygórce. Ta zmieniła się nie do poznania. Jeszcze kilka tygodni temu było tu dosłownie pobojowisko. Teraz tysiące mieszkańców tej części Krakowa znów mogą się cieszyć z komunikacji szynowej. Dzisiaj widzimy, że ona funkcjonuje znakomicie. Co chwilę przyjeżdżają tutaj kolejne składy tramwaju. I niedługo tego samego widoku będziemy się mogli spodziewać na Górce Narodowej. Widoki na to są coraz większe. Znika największa przeszkoda na drodze nowej linii, czyli ulica Opolska i potok Sudoł. Opolska nawet zniknie dosłownie w tunelu. Ściany zewnętrzne, mozolnie budowane za pomocą specjalnej maszyny metodą szczelinową, już stoją. Ta rozdzielająca nawy przyszłego tunelu też. Budowlańcy budują teraz strop, po którym pojedzie przyszły tramwaj i auta trasą Wolbromską. Gotowe są też wiadukty nad potokiem Sudoł. Ciekawostką jest to, że wcześniej i trzeba było nieco skorygować jego bieg. Oba obiekty będą stanowić jeden spójny organizm, pozwalający na bezkolizyjną jazdę dla tramwajów, autobusów, samochodów, rowerów. Kilkaset metrów dalej stoi już konstrukcja, dzięki której dwie części osiedla Prądnik Biały nie zostaną przecięte na pół. Kładka piesza pozwoli na swobodną komunikację w tym rejonie miasta. To już jeden z wymiernych efektów budowy nowej linii tramwajowej. Przy okazji zostały połączone dwie części ulicy Pachońskiego, wzdłuż której biegnie torowisko. Dzięki temu już teraz łatwiej poruszać się samochodem po Prądniku. Nie byłoby to możliwe bez tej konstrukcji. To zupełnie nowy most, jaki został wybudowany nad rzeką Białuchą. Po nim już jeżdżą samochody, a wkrótce pojedzie tramwaj. W tej części przebiegu przyszłej linii największym wyzwaniem było przeprowadzenie torowiska przez skrzyżowanie Pachońskiego z Mackiewicza i dalej przejście przez ulicę Siewną. W tym miejscu to ciągle plac budowy, ale ruch samochodowy odbywa się względnie normalnie. Kolejną poważną przeszkodą w drodze na Górkę Narodową jest linia kolejowa. Teraz jak na dłoni widać, w jaki sposób zostanie ona pokonana. To rzadka możliwość zobaczenia przyszłego wiaduktu w pełnej krasie. Poza torami pomieści także chodnik dla pieszych i drogę dla rowerów. Tramwaj w związku z tym to nie tylko samo rozwiązanie komunikacyjne, ale także przy okazji cała infrastruktura. Już za torami kolejowymi tramwaj pnie się w górę, na Górkę Narodową. Żeby się to udało, trzeba było wybudować specjalną wannę dla przyszłego torowiska. Na fragmencie szyny i podkłady są już ułożone. Przy tej okazji warto wspomnieć o dodatkowej pracy, jaką zrobił wykonawca linii tramwajowej. Wybudował łącznik drogowy między ulicami Słomczyńskiego a Kuźnicy. Wkraczamy w ostatni rok budowy tramwaju, bardzo ważnej linii tego tramwaju. Dzięki niej będzie można zostawić samochód na jednym z trzech budowanych parkingów Park and Ride, na przykład na tym na Górce Narodowej i komfortowo, bez korków, w przewidywalnym czasie dojechać tramwajem na przykład do Borków Ałęckiego albo Czerwonych Maków na południu. O widokach z Górki Narodowej na Kraków już nie wspominając.